No, teraz poczekamy chwilę, żeby statyw się nie trząsł. Wydałam aż 9 zł za niego, więc masz się nie trząść. Nie trząść się. Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie, jest to już kolejny mój film i teraz kilka informacji na początku, a potem zaczniemy tytułem filmu. Pierwsza taka informacja, w tym tygodniu nie ma na razie żadnych filmów. Dlaczego? Dlatego, że totalnie zmagam się z sesją. Mam 3 egzaminy, jeden z farmakologii, z chirurgii i trzeci z geriatrii. Trzeci jest najgorszy, ponieważ jest ustny i losuje się pytania ogólnie troszeczkę jak na maturze ustnej, więc strasznie. A ten filmik ze studniówki pojawi się dopiero kiedy zdam sesję, albo przynajmniej kiedy zdam geriatrię, bo wtedy już będę spokojna. Jeśli chodzi o moje włosy, dlaczego dzisiaj mam koka? Ponieważ są nie do okiełznania. Jeśli macie jakieś domowe albo dobre sposoby na to, żeby okiełznąć suchość zniszczonych włosów poprzez farbowanie, zapraszam, piszcie, bo ja bardzo potrzebuję tego. Bardzo tego potrzebuję, naprawdę. W końcu się już nagadałam, więc zacznijmy ten film. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie studniówkowo, bo idę na studniówkę do mojego chłopaka. Nie, ja na swojej wyglądałam tak. Zapraszam Was dzisiaj, będziemy robić paznokcie. Dzisiaj jest piątek, studniówka jest w sobotę, jutro pójdziecie również ze mną na makijaż, na fryzurę. Pokażę Wam swoją sukienkę, pokażę buty. O, buty mam ze studniówki, na której ja byłam, na swojej. Moja studniówka była 2 lata temu, teraz znowu mam studniówkę. I tak, widzicie te paznokcie? Są straszne, nic na nich nie mam. To jest taka domena studiowania pielęgniarstwa niestety, ale długie paznokcie i pomalowane słabo wchodzą w grę na moich studiach. Podusia i akcja! Cześć wszystkim, ja właśnie wróciłam od fryzjera i kosmetyczki. Jak Wam się podoba efekt? Bo mi bardzo. Jeśli chodzi o makijaż, postawiłam w tym roku na mocny. W sumie tak jak 2 lata temu, tu macie foteczkę. Ale bardzo mi się podoba. Ja lubię takie mocne makijaże na takie, wiecie, mocne wyjścia. Coś w tym stylu, będzie taka kobieta z pazurem. O, mój ulubiony film, Kobieta Kot. Dobra, jeśli chodzi o fryzurę, też mi się wydaje, że jest delikatnie z takim, wiecie, pazurkiem. Dlatego, że postawiłyśmy z fryzjerką na coś takiego upiętego, nawet nie wiem jak to nazwać, to jest taki koczek. Ponieważ moja sukienka jest zabudowana do samej szyi, więc fryzurka chociaż, wiecie, musi być taka z pazurkiem. No, moje paznokcie u kosmetyczki wyglądają tak. Pasują do góry sukienki, a jeśli chodzi o dodatki, mam ułatwiony wybór, bo to świecące na tym paznokciu mieni się na różne kolory, raz jest złote, raz jest srebrne, także nie mam problemu, jeśli chodzi o wybieranie dodatków do sukienki. No, i w sumie chyba idę się przebierać.